40 i Stifler rozwalony. Ej panowie, co kurwa? Co kurwa? Frangie, kurwa? Gola, mam nadzieję, że zostaniesz kurwa w końcu mężczyzną i... Wejdź na wksklep.pl i kup Limitless Brain Booster. Cześć YouTube, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj na wyciskanie wpadł niejaki wielki Don Srastion. Ty kurwa powiedziałeś. Ej panowie, Czekajcie, Robert został go. Ja dwa miesiące boks ćwiczę, ja się z tą rozprawię. Tak, wyciska, ja potem robię. No to ja zaraz was wycisnę wszystkich, kurwa. Czekajcie, bo Don Casio wpadł wyciskać. Najpierw zrobimy wyciskanie, a później jakiś sparing. Jak a, wstecie, bo się to bał, że wycisnę więcej od niego, dlatego chciał mnie zmęczyć. Zobaczcie, tak. Możliwe. Słuchajcie, dzisiaj wpadł do nas, jak powiedziałem, Don Casio nigdy praktycznie nie wyciskał na poważnie. Ale coś czuję, bo Stifler u was jest pierwszy, tak? To chodźmy do tabeli, zobaczymy no. Teraz, jak to się prezentuje. No ja myślę, że sensownie by było zacząć na atak tutaj, realny sobie wyznaczyć, żeby no, włodarza tak. Łyknąć, co? Włodarz to mi się wydaje, że już został łyknięty, nie? A dziś w konkursie do wygrania jest bomba. Wystarczy zostawić łapę w górę, subskrypcję i w komentarzu napiszcie, czemu chcecie bombę. Wyniki na Instagramie WK Sklep jutro o 21. Mnie nie wyjebało za mocno. Robur. Proszę bardzo, kupka dzik. Robur, ale... Pompka, siła, pompa, wytrzymałość. To będę silniejszy od ciebie? Może będziesz miał szansę z pączkiem. Jedna miarka wystarczy. Jaki on jest złośliwy dzisiaj. No. Nie zdziwiłbym się, jakby ci tam dosypał czegoś jeszcze. I taką? Podpadłeś. No. Ale... To i popijam, czy no, tu wrzucić? Nie, do buzi, no lepiej. Spróbuj tak. Ale w ogóle jak ktoś nie. Ja ktoś chętny? Pierwszy, Robur pierwszy, bo on ma spinę. No ja czuję, że to będzie maksów. 8-1. Ja obstawię 81 też. No, że to jest maks. Ja wierzę w przebitą palisadę 100-kilową, czyli 100... 101. Wierzę w 101. Chciałbym 140, ale to musiałbyś, wiesz, też trochę potrenować z nami. Też bym chciał 140. Ale... Ja myślę, że tutaj zobaczymy lekki opór i 140 ostatecznie pójdzie. Ta, ale nie powiesz mnie teraz. Dobrze, kurde, no. Teraz będziemy tak na lajcie. Co mogę cię uderzyć? Teraz możesz... Będzie, że ja normalnie to będę stał, normalnie. Dobra. Na pewno dam ci się trafić. Dobra. Jak wezmę te 140. Ale ja tyle nigdy nie miałem, ty. O kurde, to weźcie tam... mocno pchaj w chuj, serio. Podpychaj się od ziemi mocno. To ta bomba już zadziałała, czy nie? Ona szybko działa, czy... Działa. 15 minut, ale... No to kurwa, trzeba poczekać. Nie musisz, na ten ciężar nie musisz. Dawa. Nie, bo potem będzie 90. Dobra, nogi co? Bliżej tu? Pączek mówisz? Szerzej trochę. No. Wyciskaj tak, jak teraz fajnie, no. Fajnie teraz. Będzie, już widzę to. I daj mocno. Mocno! A! Góra. Jeszcze raz spróbuj. No, jeszcze raz. Może się włączysz jeszcze, wiesz? Bomba jeszcze nie zadziała. Ale jednak to jest tak, że jak nie wyciskasz w ogóle, to jest... No najpierw musisz, to jest tak jak chciałbyś, pierwszy raz na rower wsiadasz, nie? No nie możesz dużo oczekiwać, no wsiadasz na rower i masz problem, żeby pojechać w linii prostej. Tutaj jest to samo, no 80 wydaje się na pozór niedużo, jak na dużego chłopa, ale musisz się nauczyć tego ruchu najpierw i dopiero później dokładasz tej siły, tej masy, nie? Dobrze, że mi sztanga na głowę nie spadła, tak jak mojemu temu rywalowi, nie? Mu kilka razy widać, że sztanga spadła na górę. Po tych jego wypowiedziach, nie? Ale kurwa, bomba wjechała, uważaj, kurwa. Druga próba, 81. Mocno pchaj. Spięty bądź przez cały ruch. Na dole bądź spięty i pchaj. Tu spięty? Cały spięty, pchają na i po prostu rozpierdasz. Dawaj, a to jak wynoszą? To co, to jest oszustwo, czy nie? Nie, nie, to może być. Mogę ci wynieść, jak mogę ci pomóc. Nie, ale nie mieszaj lepiej, no. Bo stracisz napięcie i zaraz rozluźniony zaczniesz. Sztanga kontra Casio, już na druga. Dawaj.
Ale Możemy lekko zredukować, to triceps, tak? No to będzie ile wtedy? 80 tyle co bonus. No to i tak dobrze. No ja tak mówiłem na początku, że ty jak na 80 się załapiesz, to już będzie dobry wynik, jak nigdy nie wyciskałeś. No. I serio, wierzę ci, że nigdy nie wyciskałeś, że tam pojedyncze sobie maksowałeś, bo to widać, bo gdybyś wyciskał regularnie, to nie ma opcji, że przy twojej tak jakby sylwetce i sposobie poruszania się widać, że masz tą siłę, nie ma opcji, żebyś 80 wyciskał, byś wyciskał o wiele więcej. Nie, jakoś nie jarała, nie? No. Siłownie. Nie każdy to musi, dlatego no tak, to jest ja zabawa. Dlatego też nie neguję, tak jakby, wiecie, kochacie ten sport, ja kocham na przykład boks. No. To mnie nudzi. Dlatego fajnie, że i tak wpadłeś i tak jakby wiedziałeś, że mogą mnie porównywać, ale że ty się nie boisz, masz wyjebane. No i to jest zabawa przede wszystkim, wiesz. A tutaj... ważne, że mam pierdolnięcie i robryzowacie, jak pączka złożę. No zobaczcie, będziego. Ja chciałem reklamę waszą, jak wylatujesz, to tak będziesz wylatywał. Hali będziesz wylatywał. Także wiesz, tutaj bardziej jest taka rywalizacja, jak ktoś już trenuje na przykład. No nie wiem, my często meduskę lubimy trochę ten, bo on tam na siłkę chodził. Robur go lubi zmotywować. I Samu dużo, jak na mnie, nie? No bo on jest lekki. I Samu zajebał mega wynik. 70 kilo ważył wtedy. On był wtedy bezpośrednio po walce, był mega lekki, nie? No nie wiem, jaki Sam to... Wysuszony był. Ja słyszałem taką, a to wam chyba już nawet mówiłem, co mi biceps kiedyś mierzyliście, że wszyscy mówią, że mężczyzna zaczyna się od stówy. Mm-hmm. No to kurwa, jak mi daleko jeszcze do prawdziwego mężczyzny. Ale gola też nie jest, więc jest dobrze. Gola, mam nadzieję, że zostaniesz kurwa w końcu mężczyzną i wiesz, bo Stifler 135, a ty 86. Gola, naprawdę. Z Rafoniksem to ci ciężko będzie, bo Rafoniksa widziałem 110 bierze, nie? Tak se ma. Także gola, przykro mi, ale nie widzę kurwa w tej walce jakiejś optymistycznej szansy twojej. To od razu już chciałbym pozdrowić Meduzę oficjalnie, bo już 2 lata zapowiada, że wpadnie. Pozdrawiam, czekamy. Ja bym to przedstawił ci w ten sposób. Ktoś sobie wymyślił, że 80 waży 80. To jest koncept ludzki. Że 100 kilo to jest... A gdyby ktoś wymyślił, że to jest kurwa, to jest po prostu 3 kolory. Tyle ważą. Wyobraź sobie, że jeden kolor waży tyle. Nie, że jest 80, wyciskasz jeden kolor. To jest tylko ustalony koncept, że to waży 80 i tyle. Albo w to wierzysz, albo w to nie. Ja już świadomość nie mam mocną, ale kurwa... Dawaj, nie, to jest kolor. Bo ja tylko wierzę w swoją głowę. Nie wyciskasz 80. Także tak, próba trzecia. Na równi z bonusem kolor niebieski wyciskamy. I lecimy. Trzecia runda. Niebieski kolor. Kurwa. Nie tam liczby, bo liczby mieszają w głowach. A jak możesz wężej wezmę, to lepiej czy nie? Rób czy tak, jak robiłeś może. Jak no, uważasz? Nie zmieniamy. Po prostu. Dawaj. No muszę to wciągnąć. Niebieski kolor. Dobra. Nie pomagamy za chuj. Wypierdol się. I mocno kurwa, Wojtek, gola, idę po ciebie, kurwa. Ale lewa ręka poszła na trzecią wojnę światową, ty. Ja pierdol. Ty, kurwa, ale i liczby grają z głową, co? Jakie 80, kurwa, niebieski kolor, ma zostać wypierdolony. Normalnie idę teraz po 140, ale przyjadę jeszcze raz i zrobię te 140, bo nie ma czasu teraz. Muszę pączka jeszcze wyboksować. Nie, no mogę? 140. Tak. 140 i Stifler rozwalony. Zasłużyłeś na to. Yeah! A nie, bo tych nie może być. No Stifler nie będzie zadowolony po takim myku. No nie będzie, no wygrywa.
Z Warsaw Shore już go nie ma. Teraz na tablicy nie jest pierwszy. Wszędzie, gdzie wchodzi Don Casio, zawsze go wygryza, no. Nie wiem. Ale i tak cię kocham, Stifler. Pamiętaj o tym, byczku. Stifler, skorygujemy to, nie? Na nowej kartce to skorygujemy. Da się. Da się na Stifler. No teraz też się da. No i dobra, to co? Napierdalacie się? No chyba czas... Uważaj. Przez chwilę myślałem, żeby uciec do domu i nie robić tego, ale jednak zależy mi, żeby szlifować swój poziom bokserski, ale dla pewności założę kask. Oznacz to od razu u siebie dodam. Saker mrugnął pierwszy raz, widziałeś? Wpadło mi coś do oka. Jeszcze nigdy nie przegrałem na mrugnięcie. Naprawdę mrugnąłem, ale nie mogę się przyznać do tego. Wpadło mi coś do oka. Malutki byłem i na mrugnięcie walczyłem w autobusie. Taki mały byłem, a gość z 30 lat. I tak potem przegrał i do mnie mówi, ale ty jesteś pierdolony, a ja 10 lat miałem, nie? I tak na niego. Zawsze mnie napierdalałem, jak trenowaliśmy. Zawsze w pizze dostawałem odpocznę. No fajnie, uprawnie, nie? I co? No. Fajnie, chłopaki. Czyli o to potrzebujemy się zalewać. Jeszcze do przeżycia, ale poczułem mocniej. Normalnie, napierdalaj ty, bo ja mam szynkę, to mi to naprawdę nie robi. Ładnie, kurwa. Fajnie się ogląda. Ale mnie wymęczył. Fajnie, chuj, nie? Kondycyjnie. Nie tak bez sensu. Podsumowując, zajebiście, że Casio to wycisnął, nie wycisnął, to już by było smutno do końca dzisiejszego dnia, a tak zajebisty sparing jeszcze zrobiliście, naprawdę fajnie się oglądało. No, trochę już ze dwie rzeczy tak od razu się nauczyłem na wstępie. Myślę, że no fajnie, no, fajnie przyjmować było. Się nauczyłem, żartuję. Nie, ale dobrze, naprawdę. No, ale wiadomo, że jak z lepszym robisz, to się więcej nauczysz, dlatego ja zawsze goniłem tych lepszych, mówię, ja chcę z tobą. Mówię, przecież cię zabijałem, mówię, no i chuj. No. Wtedy się nauczysz, nie? Dostaniesz niby w ryja, ale się nauczysz. Praktyka, fajnie. Nie? A zwłaszcza, to jest praktyka. Ta, nie napalam się, nie zależy mi na siłę kogoś, wiesz, zdeklasować, skoro on się dopiero uczy na przykład. To potrenujemy tutaj chyba razem trochę. Idziemy tutaj trenować. Macie kanał Casio, tutaj Don macie... Casio. Tak Don jest. Casio. Don Casio, tutaj macie subskrypcje, komentarze, łapę, no i... Wiadomo, komentujecie, subskrybujecie, lajkujecie, no to kraj będzie silniejszy i po prostu lepszy. Dziękujemy. Bang, 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 bang! Woo!